mamona, mamona, ona wszystkiego dokona. Mamona, mamona, pójdź mordowne ramiona. Musisz być, bracie, nieźle wypity, by znaleźć gdzieś polskie elity. Smutna wiadomość, mimo silnych tutaj prób sił lekarzy, w szpitalu w Aninie zmarł nasz przyjaciel chyba wszystkich tak naprawdę po prawej stronie tak zwanej sceny konserwatywnej, także tej dziennikarskiej, no mecenas Stefan Hambura. Wspaniały, wybitny prawnik, wielki polski patriota, wielokrotnie widywaliśmy się w sądach, także na tutaj rozprawach Witold Gadowski versus Axel Ringer, Axel Springer, tak, ale także wielokrotnie bywał gościem mecenas Stefan Hambura, świętej pamięci w telewizji Gralu 24. Ja tym bardziej jest mi bardzo, bardzo przykro, bo jeszcze będąc w Ameryce niecały miesiąc temu rozmawiałem telefonicznie z mecenasem Hamburą i miał być naszym gościem. Niedługo, no niestety już do tego nie dojdzie, więc bardzo jest tam przykro z tego powodu, wyrazy naprawdę głębokiego współczucia dla rodziny i przyjaciół. Oczywiście o pogrzebie będziemy informowali. Jest to tym bardziej taka niepowetowana strata chyba dla całego środowiska patriotycznego, no bo pan mecenas Hambura zajmował się wieloma sprawami, właśnie kwestiami propolskimi, kwestiami walki z jugendamtami, tak? Kwestiami także na arenie międzynarodowej obrażania Polaków, szczucia na Polaków i szerokiej dezinformacji. No to jest bardzo, bardzo smutna dla nas wiadomość i no niepowetowana strata. Cieniasy, tylkowe wypasy, jak zwykle zrobicie wszystko dla kasy. Z rodowodem macie problem, widać to niestety, więc nosicie sobie złote, herbowe cygnety. Budując swe szlacheckie i inne genealogie, na zdrowie życzę wam, towarzysze, na zdrowie, to macie kulturę, siedbaj młoda. Stefan Hambura. Okej. Zakreśliłem go, bo kapcie mi spadły, jak zobaczyłem, że on jest tam i taka... I taka jeszcze hołota tam jest. Dlaczego tak mówię? Zainteresował mnie ten jegomość. To jest mecenas z Berlina, czy z Niemiec, tam dalej gdzieś może nawet, za Berlinem, bo już nie pamiętam. Poznałem go. On tu się zaczął... No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest niemiecki Żyd, który zwiał z Polski, wyjechał na przesiedleńca tak zwanego Auxilera, ze Śląska, tam do Niemiec, w nadziei, że no jak ci wszyscy, którzy tam ci Auxilerzy wyjechali, że to będzie lepszy świat i kariery i pieniądze, wszystko przed nami. Trzeba tą Polskę olać, nie? Nie ma się tu o nią co bić i tu marnować. No ale tam mu też wykazało się, że jest mało utalentowany. Ta piosenka znowu w życiu mi nie wyszła. Wszystko mam małe. Nawet rozum. Ale coś tam liznął na tych, jak to papug, nawet kiepski papug potrafi dobrze mówić, nie? On sobie wymarzył, no jednakże dzięki temu parciu na szkło, pokazywaniu się w mediach, no to klientele mu. Bo jak ktoś mordę pokazuje, ale z tego świata, nie? No to klientela pewna. To jest nieprawda tak do końca, ale tak oni myślą, nie? Tam mu nie wyszło, no to wypatrzył sobie, że kancelarię taką polską, niemiecką otworzy, też nie bardzo. No to zaczął przyjeżdżać do Polski. No, wiadomość, nie? Wiadomo, jak przyjeżdża Polak z Niemiec, z niemieckim pochodzeniem, czy tam. Jakiś jest z góry taki też pyszny, nie? Buta, arogancja, wyniosłość, taki mały, kurdupel prawie, ale nos ma taki tu otarty od zadzierania, bo futrynę. Tak go charakteryzuję, bo widziałem go wiele razy. I miałem nieprzyjemność też z nim, tu też media narodowe są, widzę, o, i Rebe Braun, to cała rodzina. Jakoś, no ale dobra. I on tu stworzył taki, jeszcze tam z jedną z osób, paroma może nawet, Światowy Kongres Polaków. Bardzo długo się kręciłem koło tego, bo byłem ciekaw. Kompletnie bezideowa grupa, kompletnie. Parę osób ma ciąg na media, no i to, nie? Oj, i zakładają, i na kicie takim bajerze jadą.
oszustwa, kłamstwa, co oni tam nie robią. Różne rzeczy, wszystko się kręci, żeby się dopchać do kasy. Ale trzeba przyznać, że ponieważ te dwie, trzy osoby mają dużo czasu, co emeryci, to się kręcą, nie? Po uczelniach, po różnych środowiskach, nawet do mediów, nawet kandydatkę na prezydenta Warszawy mieli, no. Ostatnie miejsce zajęło. Ta starsza pani. Tak. Bardzo przeurocza. Ale niech będzie. Ja... I proszę sobie wyobrazić, dlaczego jestem taki krytyczny, już mówię. Otóż zaprosili mnie na bal z moją panią, z koleżanką nawet, która się tam udzielała. Zaprosili mnie na bal, on był w Pałacu Kultury, taka jakaś duża sala na piętrze. No i jak tam się pojawiłem, a jeszcze zapłaciłeś mi po 200 zł za bilet. I co się stało? Jak rozbraliśmy się już przy szatni, obstąpiły nas jakieś łby, oczywiście garbonose, i nie wpuszczą mnie. Pan Stefan Hambura przy tym był, szeptał coś do ucha, takie dryblasy trzy, i że pan rozpowszechnia antysemickie treści. To oni mnie na bal nie wpuszczą, za który ja zapłaciłem, ale mi zrobili przykrość, no. Ja się ucieszyłem w sumie, bo jak odkrywam, kto to jest, to nie jest pora do zmartwienia, bo jakby w to gówno dalej wlazł. Mamona, mamona, pójdź mordowne ramiona, musisz być, bracie, nieźle wypity, ty znaleźć gdzieś polskie elity. Mamona, mamona, ona wszystkiego dokona. Mamona, mamona, pójdź mordowne ramiona, musisz być, bracie, nieźle wypity, ty znaleźć gdzieś polskie elity. Moralnego kręgosłupa może rządzić nami byle jaka kupa.